CryptoSphere to konferencja dedykowana nowym technologiom, aktywom cyfrowym, technologii blockchain i kryptowalutom. Okazuje się, że jest bardzo duża rzesza ludzi, która się interesuje aktywami cyfrowymi i szuka dostępu do wiedzy z pierwszej ręki. A tutaj spotykamy samych praktyków z branży. I mamy dzisiaj pełną salę uczestników tego wydarzenia. Rynek się rozwija i ta adaptacja kryptowalut w Polsce znacznie przyspieszyła. Emocji jest dużo, tak jak na każdym rynku inwestycyjnym, a ten rynek jest szczególnie dynamiczny i szczególnie podatny na różne zmiany. Jest to, jak to niektórzy nazywają, disruptive technology, czyli technologia, która próbuje wbić klin, wsadzić nogę w drzwi, zaburzyć pewne status quo, które mieliśmy na rynku. Warto wchodzić teraz w krypto, no bo jeżeli kilka promili ludzi na świecie potrafi dzisiaj kupić kryptowalutę, to jaka będzie wartość Bitcoina, kiedy 1%, 2%, 10% ludzkości zacznie się nim posługiwać? Myślę, że możemy to porównać do internetu w 2000 roku, gdzie tak naprawdę wchodziło coś nowego i zainteresowanie było na poziomie kilku procent. Praktycznie teraz nie da się żyć bez internetu. Myślę, że będzie moment taki, w którym nie będzie dało się żyć bez blockchaina.